brzozów24.pl. Zaobserwuj nas, zostaw reakcję i bądź na bieżąco. Dożynki to ludowe święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych. Tegoroczne dożynki gminy Brzozów odbyły się w Zmiennicy. Dzisiaj na dożynkach trzeba się radować. Matce Świętej, Panu Bogu, jeszcze raz za wszystko podziękować. Niech więc każdy rolnik szczerze się raduje, a tu dziś w Zmiennicy wesoło dożynkuje. My, jako gospodarze, jeszcze raz witamy i do wspólnej biesiady serdecznie zapraszamy. Błogosławiony chleb ziemi czarnej, wieczna miłość, wieczny chłop. Dar Matczyny radosny ofiary, słona ziemi słońca Zacznę od tego, że jeszcze nigdy nie było dożynek gminnych w naszej miejscowości. To jest, tak jak mówiłem, niewielka miejscowość, ale wspaniałe środowisko, czyli bardzo dobrze współpracuje nam się ze wszystkimi organizacjami, czy z Radą Sołecką, z Radą Rodziców, Kołem Gospodyń, Klubem Sportowym. Rozumiemy się na każdą prośbę, jest odzew. Nawet i teraz, i często, i jeszcze ponad to, co jest zaplanowane, sami mają inne pomysły, jeszcze dokładają sobie pracy, żeby to ładnie wyglądało, żeby to było ładnie przygotowane. Dużo żeśmy pracy mieli. Podziękowałem, starałem się wszystkim podziękować. Minąłem tylko współmałżonków, których też chciałbym teraz, jeżeli ktoś mnie będzie słuchał, podziękować, przeprosić za cierpliwość, którą mają do współmałżonków, Szanowni którzy Państwo, tutaj, którzy tutaj całymi godzinami, całymi dniami po pracy przygotowywali się do tego. Także serdecznie dziękuję za to wszystko. Był taki przełom 4 lata temu, kiedy ustąpiła, że tak powiem, z miejsca starsza pani, ponieważ już była taka leciwa, więc zorganizowałyśmy się tak jakby na nowo. Myśmy powstały, nas jest ponad 40 osób i na przykład no ja już
nie jestem taka młoda, ale są dziewczyny, które są w wieku moich córek, więc uważam, że u nas jest to tak jakby pokolenie, bo są tradycji. Tak, jest takie przekazanie tradycji, bo jestem ja, jest moja mama, więc to już jakby dwa pokolenia, ale są też osoby młode, więc my tak jakbyśmy się odrodziły jak Feniks z popiołów, więc my myślę, że no i nawet dość prężnie działamy teraz. Dodałbym, jeśli mogę, do tego, że to jest takie, wie pan, jakby uzupełnienie, bo jednak fajnie, że młodsze pokolenie się ogarnia, ale to starsze również, mimo że w cudzysłowie jakby odchodzi troszkę na emeryturę, że tak to ujmę, ale przekazuje temu młodemu, przekazuje te tradycje, te, no, kultywowanie tego wszystkiego, no co jest, uważam, no, nasze, więc trzeba się cieszyć, że takie coś w ogóle jest i że to jest podtrzymywane i kultywowane. Niesiemy dziś tam, śliby wiewiec nasz, upleciony z kłosów złoży kwiatów. Wspólnie zebrany do dziękowy plon, niech przyniesie radość, szczęście w każdy dom. I hej, 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 do Rzymki! Zatańczymy, zaśpiewamy całe siły dla nas wszystkich. Dziękujemy Ci, ziemio, za te plony, za urodę zimny dwór. Bóg niech będzie pochwalony. Hej, 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 do Rzymki! Zatańczymy, zaśpiewamy całe siły dla nas wszystkich. Dziękujemy Ci, ziemio, za te plony, za urodę zimny dwór. Bóg niech będzie pochwalony. Ważny punkt tegorocznych dożynek stanowiły występy uczniów szkoły podstawowej w Zmiennicy. Następnie na scenie zaprezentowali się Pakoszowianie. Odbył się ponadto koncert Jak przeżyć wszystko jeszcze raz pod kierunkiem Jakuba Kielara. Miłość nieznaną, na szczęście mną zaniosą mnie pewnego dnia. Teraz...
los śmieje się, nie jestem sam, gdy śpiewa Pan, szczęście jest we mnie. Gwiazdą tegorocznych dożynek był pochodzący z Jasła Mateusz Mijal. Pod Giewontem ci śpiewałem serenady, w twoich oczach oświeżone szczyty dosięgały gwiazd. Matka łzami już zalana, ja z kwiatami na kolana. Hej dziewczyno! Ja zawsze tu się czuję dobrze, bo to są moje strony, tu jest moja rodzina i Podkarpacie to jest w ogóle region, z którego ja się wywodzę i z którego pochodzę. I dlatego zawsze miło wracam tutaj, bo jak śpiewał Wodecki, lubię wracać tam, gdzie byłem już. I dlatego te koncerty są zawsze sympatyczne, fajne i ta publiczność jest niesamowicie energiczna i niesamowicie przeżywa tą każdą piosenkę, każdy tekst, oni śpiewają te numery moje i to jest niesamowite, dlatego bardzo miło wracać tutaj i grać dla tej publiczności, bo ta publiczność na tym południowym wschodzie jest naprawdę fantastyczna i mimo, że mieszkam w Krakowie teraz już od wielu, wielu lat, ale urodziłem się w Jaśle i stąd te moje korzenie tutaj, stąd pochodzę i dlatego zawsze je lubię wracać na to Podkarpacie i dużo gram tutaj koncertów, bo ta publiczność jest fantastyczna po prostu. Jesteś wyjątkowa, myśl o sobie tak, może.
Brzozów24.pl. Zaobserwuj nas, zostaw reakcję i bądź na bieżąco.